Dzień dobry, Tu Wojciech Bogusławski. Na ekranie widać zdjęcia obrazujące narracje lektorki. Śliczny pałacyk teatru stanął w parku miejskim i bieli się nad jasną smugą prosny. Sam budynek jest niewielkich rozmiarów, ale kształtny, harmonijny, estetyczny i wesoły. Tak o pierwszym murowanym gmachu teatru nad Prosną pisano w 1900 roku w gazecie kaliskiej. 14 lat później, teatr został zburzony podczas słynnego burzenia Kalisza. Jego obecny neoklasyczny kształt. Zawdzięczamy architektowi Czesławowi Przybylskiemu, którego projekt został ukończony w 1936 roku. Witam Was serdecznie. Mam na imię Małgośka i zapraszam Was na spacer po budynku Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Kiedy przekraczamy próg budynku, naszym oczom ukazuje się modernistyczne wnętrze z elementami stylu Art Deco, co w owym czasie uchodziło za szczyt nowoczesności i dobrego smaku. Zaraz za progiem po lewej stronie znajdziemy kasę biletową w oryginalnej drewnianej zabudowie. Należy zaznaczyć, że jej wysokość może stanowić wyzwanie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przekraczając kolejne drzwi, znajdziemy się w okrętowym wnętrzu głównego foyer. To tutaj kontrolowane są bilety przed spektaklem. Niestety, ze względu na historyczną zabudowę. Dostęp do sceny i foyer z głównego wejścia jest utrudnieniem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, by temu zaradzić. Teatr został wyposażony w alternatywne wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich, które znajduje się po lewej stronie wejścia głównego, tuż przy rzece. Wejście to otwierane jest na godzinę przed spektaklem, niezależnie od tego, czy obecność na spektaklu osoby poruszającej się na wózku została wcześniej zgłoszona telefonicznie. Wjazd wyposażony jest w szerokie dwuskrzydłowe drzwi. Oraz niewielki, około 5 centymetrowy próg. Zaraz za wejściem, po lewej stronie, znajduje się toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dalej znajduje się szatnia. Jej usytuowanie w piwnicy teatru. I wysokie schody praktycznie uniemożliwiają wjazd wózkom inwalidzkim. Dlatego przez cały rok personel teatru służy pomocą w pozostawianiu w niej okryć i rzeczy osobistych. Po prawej stronie od dostosowanego wejścia znajdują się schody na dużą scenę, wyposażone w windę schodową. W jej obsłudze także służą pomocą. Przeszkoleni pracownicy teatru. Te jak i inne schody w teatrze wyposażone są w wygodną poręcz, z myślą o osobach niewidomych lub o ograniczonej motoryce ciała. Po wieździe, windą, znajdziemy się na wysokości widowni dużej sceny. Dostęp do niej przez brak progów i szerokie dwuskrzydłowe drzwi nie stanowi przeszkód. Komunikacja na widowni odbywa się za pomocą szerokiego, gładkiego korytarza okalającego rzędy siedzeń. Nie znajdziemy tu progów, schodów ani innych utrudnień mogących stanowić problem. Zaraz za wejściem na scenę znajdziemy kilka miejsc, dostosowanych dla wózków inwalidzkich. Z których komfortowo oglądać można każdy spektakl. Duża scena oferuje także 14 zestawów do audiodeskrypcji na żywo dla osób niewidomych i słabowidzących. Spektakle z audiodeskrypcją znajdą Państwo w książeczce Repertuarowej lub na stronie teatru. Istnieje także możliwość zorganizowania. Audiodeskrypcji na życzenie wizytujących nas grup, jak również tłumaczenia wybranych spektakli na polski język migowy. Do zobaczenia w najpiękniej położonym teatrze w Polsce w teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego. W ramach projektu Bogusławski bez barier Kaliski Teatr jeszcze bardziej dostępny dla widzów z niepełnosprawnościami. Więcej na teatr.kalisz.pl.